Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Kuchni MD. Dzisiaj przygotujemy jak zwykle trzy potrawy. Będzie to śniadanko, obiad i taki deser. Dość pracochłonny, ale niezwykle smaczny. Na śniadanie z kolei będzie bardzo taka nieskomplikowana potrawa, z tego względu, że wiele osób ma problem ze zjedzeniem śniadania. Nie wiedzą dokładnie, jak sobie to przyrządzić, żeby było to wartościowe, smaczne, a przede wszystkim jakby nie zajmowało zbyt wiele czasu. Dlatego zabieramy się do roboty. Śniadanie dla zapracowanych. Nasze szybkie śniadanie będzie składało się z wysokiej jakości odżywki białkowej, w tym wypadku firmy Fitness Authority Whey Protein, z płatków owsianych, z banana, z masła orzechowego bez soli i cukru firmy Biofuturo i z bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie błonnika. Ten błonnik, którego ja używam w mojej diecie, jest to błonnik firmy Fitness Authority Fibre Psyllium Husk. Błonnik jest niezwykle ważnym elementem w naszej diecie, ponieważ oczyszcza nasze jelita z różnych złogów i zanieczyszczeń. Także zabieramy się do przyrządzenia śniadania. Wsypujemy płatki owsiane do szklanki, zalewamy je gorącą wodą, czekamy chwilkę, aż spęcznieją. Jest to około 5 minut. Następnie potrzebujemy większe naczynie, aby wymieszać resztę naszych składników. Także przelewamy płatki owsiane. Następnie dodajemy łyżkę masła orzechowego. Jednego całego banana. Mogą być również inne owoce, to zależy tylko od gusta. Następnie dwie miarki odżywki białkowej. I oczywiście błonnik. Jak już wspomniałem, jest to niezwykle ważny element w naszej diecie i powinno się go stosować przynajmniej 3 razy dziennie, aby mieć pewność, że nasze jelita funkcjonują prawidłowo. Teraz wystarczy tylko wszystkie składniki połączyć ze sobą za pomocą blendera. W ten sposób mamy przygotowane całe śniadanie. Przygotowanie go zajęło nam zaledwie parę minut. Przelewamy tylko do shakera. I z łatwością takiego shake'a możemy wypić nawet, nie wiem, jadąc w samochodzie do pracy, bądź jadąc w gminie. Smacznego!